że Polacy inwestują w nieruchomości, bo w tej chwili jest to jedyne źródło możliwości ulokowania ich środków pieniężnych. Różnice w inwestowaniu w nieruchomościach są widoczne. W zależności od lokalizacji, potrzeby również Polaków widoczne są od tego, co się dzieje w danym mieście. I tak na przykład we Wrocławiu chętnie kupują nieruchomości, ale nieruchomości, które posiadają coś wyjątkowego. Na przykład są to nieruchomości związane z rewitalizacją starych budynków, czyli apartamenty loftowe w stylu loftowym. W Warszawie mamy inwestorów, którzy lokują to w nieruchomości, ale z myślą na przykład o dzieciach. Podchodzą do tego inwestycyjnie, sprawdzają standard. Ciekawym miastem jest Poznań w tej chwili. Klienci inwestowali w nieruchomości, ale to musiały być nieruchomości gotowe. Też kupują je pod kątem myśli o przyszłości swoich dzieci czy też własnych. Kiedy jest już inwestycja rozpoczęta, a ona będzie miała potencjał, będzie też fajnie wykończona, jeżeli chodzi o części wspólne. Tutaj poznaniacy chętnie kupują te nieruchomości, kupują je za gotówkę. Trudno powiedzieć, ile można zarobić. Na pewno w tej chwili kredyty są tanie, więc jak porównamy sobie młodą parę, która wynajmuje mieszkanie na przykład w Ursusie w Warszawie i płaci 2000 za najem plus opłaty, na pewno jeżeli ta para miałaby kredyt, byłoby to małżeństwo młode czy też single, któryś z nich wziąłby kredyt, byłyby to koszty tańsze.